Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj chciałem wam przedstawić gracza z mojego klubu, który wbił najwięcej pucharków na jednej postaci w Polsce. A tą postacią był Tik. Za chwileczkę się dowiecie, co to jest za wariat, który wbija Tika na ponad 1000 puszek. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem was poinformować, że ten odcinek powstał we współpracy z Letyshop, serwisem cashback, który działa w ten sposób, że jeżeli kupujecie coś na stronie, która współpracuje z Letyshop, to otrzymujecie pieniądze cashback na swoje konto bankowe, ponieważ Letyshop dzieli się z wami swoją prowizją. Informuję was o tym, ponieważ tak się składa, że akurat 11 listopada w Chinach przypada dzień singla, który stał się ostatnio świętem zakupów online, często porównywany do amerykańskiego Black Friday, czyli czarnego piątku. Dzień ten jest okazją do upolowania upragnionych produktów w atrakcyjnych cenach. Tylko w zeszłym roku w ciągu 24 godzin wyprzedaży na AliExpress sprzedano produktów na 38 miliardów dolarów. Wow! Jest to chory wynik. Oczywiście znajdą się sprzedawcy, którzy dzień przed dniem singla zawyżają cenę produktów, tylko po to, żeby zaoferować nieprawdziwe promocje w dniu następnym. Ale spokojnie, Letyshop się na to przygotowało i stworzyło specjalną wtyczkę do przeglądarki, dzięki której możecie sprawdzić, jak zmieniała się kwota produktu w ostatnich dniach i czy faktycznie jest on objęty promocją. Dodatkowo na Letyshop otrzymacie 5% cashbacku na zakupy na AliExpress, a także na ponad 2400 sklepach w Polsce. Nowi użytkownicy mogą liczyć na więcej, bo aż do 6,3% przez najbliższe 7 dni. Ja z pewnością skorzystam z tej oferty i przygotowałem sobie, moi drodzy, koszyk. Zamówiliśmy dla joysticka piłkę, dozownik karmy, taki do trenowania. Jeżeli joystick dotnie go łapką, no to wypada z niego karma. Jest to bardzo fajna rzecz, z pewnością mi się to przyda. No i oczywiście jeszcze taką odblaskową kurtkę, żeby bardzo dobrze joystick nie wyglądał i był bardzo dobrze widoczny na ulicy. Co nie, gościu? Będziesz śmigał. A jak będzie za mała na ciebie, to dostanie Eevee. Proste. Link do Letyshop oczywiście znajdziecie w opisie. Dajcie znać w komentarzu, co udało wam się upolować, co ciekawego zamówiliście. A teraz przejdźmy do drugiej części odcinka i przedstawię wam gracza, który robi bardzo szalone rzeczy w grze Brawl Stars. Let's go! Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Panda i Panda wbił Tika na 1057 puszek, co daje wynik pierwszego Tika w Polsce. Dobrze mówię? Dokładnie tak. Siemaneczko Panda, witam cię serdecznie. Ile czasu ci to zajęło? Na samym początku nam powiedz. No to zajęło mi to w sumie 3 dni, bo zacząłem to wbijać 3 dni temu. Miałem dokładnie 525 pucharków na Tiku. Pierwszy dzień dobiłem jakieś 850, wszystko wbiłem na live'ikach. Na drugi dzień również grałem, czyli wczoraj wbiłem do 900 chyba 50. No i dzisiaj od rana ostatnie 100 wbijałem na Tiku. Jasne, jasne. No to po pierwsze, gratuluję. Fajna, fajna zajawka. Widzę, znowu złapałeś zajawkę na Brawl Stars mocno i będziesz, kurczę, tutaj sobie cisnął na 1000 puszek. Powiedz nam tak, Panda, czy jesteś w stanie zagrać jeszcze jakiś meczek i pokazać nam, jak wygląda gierka na tak wysokich puszkach? I trzymam mocno kciuki, żeby udało ci się wygrać. No ewentualnie możesz spaść. Jaki minus dostaniesz, jak coś? Za 10 miejsce jest chyba minus 12. Dobra, minus 12. O kurczę, no to wóz albo przewóz. Próbujemy? No, lecimy. No to let's go. Dobrze, moi kochani, poczekaliśmy 3 minutki i Panda zaczyna meczyk. No, troszeczkę długie są te matchmakingi, okej. Okay. Powiedz mi, oczywiście, oraz widzom, jaką taktykę obierasz i w jakim trybie grasz. W tym grze ja 3-0 graczka, oczywiście. No, taktyka jest prosta, nie dać się obijać przez inne osoby. Jak tylko się da, to nazbierać jak najwięcej cubów, bo każdy cub leczy po 400 HP. Rozumiem, rozumiem. No tylko tu jest dużo jakichś kiełków, tików i czasami jak cię z dwóch stron wezmą, to ciężko jest jakkolwiek wyjść. Walczysz o tą skrzynkę, tak teraz? Tak jest, no. To jest tryb okresowy Graveyard Shift. Jeżeli ktoś nie grał ten tryb, no to tutaj trzeba obijać innych przeciwników, żeby odzyskać życie. Jeżeli tego nie zrobicie, no to po prostu giniecie. Bo jak widzicie, Panda cały czas dostaje damage 51 i chyba to jest jego koniec. No. Dawaj! No i niestety, które miejsce? 7, minus 6. Minus 6! Nie, no najgorzej! Dawaj, mordo, musisz się odbić. Jak zajmujesz pierwsze miejsce, to ile odzyskujesz? 6. 6, no to czyli nie jesteś już top 1? Nie no, widzowie. Nie. Serduszka dla Pandy i oczywiście wbijajcie na kanał Pandy, link znajdziecie w opisie, zostawcie subika. On tam robi różne dziwne rzeczy związane z Brawl Stars, więc polecam. To co, próbujemy jeszcze raz, czy nie? Można spróbować. No to let's go. Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczem. To jest trochę taki paradoks wbijania tych wysokich puszek, ponieważ matchmaking trwa dłużej niż mecz. Tak jest. Dobra.
I mamy też... Ten sam respawn miałem znowu. No dokładnie, uważam tego kiełka. Nie no, kiełek mi nic nie zrobi, bo ja mam dłuższy zasięg od niego. Dobrze, powiedz nam, który masz star power? Ten co dalej rzuca, tak? Na tym polegał ten star power? Nie, ten chyba, że szybciej przeładowuje. Aha, tak szybciej przeładowuje, że szybciej możesz rzucić po prostu te miny. Dobra, dobra, kumam. No, ale to jest jakieś 10% przeładowania, więc w sumie to praktycznie nic nie daje. Ważniejszy jest gadżet, bo można sobie uciec do przodu, jak ktoś... Tak, 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 zrobić unik, dokładnie. Jeszcze za siebie minę rzucić, co nie? Powiedz mi tak, przyjacielu, każda skrzynka cię leczy plus 400? Każdy cube? No bo jak zbierzesz cuba, to dostaniesz 400 życia, więc no, tak można powiedzieć. No dobra, 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 kumam. 7 zadmiarzy w grze, panda cały czas nawala ostro, kolejny cube zebrany. Nie teamują się tutaj? O, tutaj nie, miałeś nie. Szansę, żeby tutaj coś obić, tą Amber. Jakbyś ją zabił, to masz full HP, nie? No tak, tak, to jest akurat spoko. Okej, okay, cube zebrany. Bardzo ostrożnie panda gra. Ja i tak szanuję, mega szanuję za to, że chce ci się po prostu wbijać tak puszki. Musisz mocno uważać, 3 zadymiarzy. Uważaj, uważaj! Ja nie, 1000 jest spoko. A. Wow. Wow, aha, rozumiem, że te A to znaczyło, że dostałeś bombę. No dobra. Trzecie miejsce, czyli ile? Plus 3. Plus 3, no to w sumie nie jest tak źle, co? Próbujemy jeszcze raz pobić ten rekord? Można spróbować. Dobra, to zostawiajcie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiliście i trzymamy kciuki za pandę, let's go. No teraz panda, wygrywasz, ja w ciebie wierzę, byku. Zobaczymy. Nie jest to jakieś trudne, ale wszystko zależy od trochę spawna, trochę od tego, kto gdzie pójdzie, jakie postaci może spotkać. Ile otworzysz skrzynek, czy kogoś akurat też, dobijesz? No. Bo jak dobijesz, to wiadomo, całe życie ci się przywraca. Ale szybko się wyjaśniają, już 3 osoby odpadły. No tutaj szybko to leci, właśnie to jest spoko, bo na zwykłym solo bardzo dużo osób się teamuje. Praktycznie do ostatniej strefy jest po 5 osób około. No i za 5 miejsce ja mam minus 2, a tutaj to 5 miejsce będzie za chwilę jakieś, nie? Tak jest, rozumiem cię. Aktualnie masz u mnie, na moim podglądzie masz 7. Wiadomo, że mamy lekkie opóźnienie. Widzę, już masz bardzo mocno wyczute te bomby tików, że wiesz, kiedy one wybuchną, robisz te uniki. Bardzo fajnie. Ja zazwyczaj jest tak, ja zawsze zazwyczaj robię taki błąd, że myślę, że jak leci bomba tika, to od razu uciekam. A ona jeszcze przez chwilę leży przecież na ziemi, tak? Ta przylepa. Tak, no. Dopiero wybucha, po czasie. O kurczę, tiku góry. No tutaj pandę był zgnieciony ładnie. Dobra, tamten odpadnie po lewej, prawdopodobnie. Bibi go dobiła i ma całe życie, 700 HP u pandy, ajajaj, ciężko będzie. Kolejny odpad, 4 zadymiarzy. Tą Bibi byś trafił, mi się wydaje. A jednak trafiłeś. No, no, zdobędzie tego cuba? Zdobył tego cuba, wow! Dawaj, dawaj gościu, wierzę w ciebie. No, za mało HP miałem. No i niestety, tak, tak, tak. No, po prostu wyeliminowała cię strefa, nie? Wyeliminował cię ten gracz. To po prostu była już losowość. No, nikogo nie trafiłeś, niestety. Ale i tak, moim zdaniem, stary, mega dobrze. Poprawiłeś chyba swój rekord, co? Tyle samo, tyle samo. Tyle samo? Zadymiarze lokalnie. Sprawdźmy pandę 1057. Mój drogi przyjacielu, ja ci dziękuję ślicznie za udział w dzisiejszym odcinku. Mega dobra robota. Jak będziesz jeszcze coś wbijał na wysokie puszki, no to z pewnością to nagramy. Jeżeli widzowie też chcecie zobaczyć jakieś dziwne rzeczy związane z Brawl Stars, no to zapraszam was na kanał Pandy. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie też skorzystać z oferty Leti. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć!